Na wstępie chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Nie mam problemów z przemocą w grach. Tworzę gry i gram w nie. Lubię je. Nawet przez sekundę nie uważałem, że gry powodują przemoc. Nie wierzę, by przez nie dorośli czy dzieci stawali się brutalniejsi. Proszę, by nie wyjmować moich słów z kontekstu. Niektórzy uważają, że Warren Spector powiedział: przemoc w grach musi się skończyć. To nie tak. Na tegorocznym E3 zobaczyłem po prostu mnóstwo złego smaku. Po prostu przekroczyliśmy tę granicę. Celebrujemy rozlewającą się krew w spowolnionym tempie. Piły łańcuchowe przecinające kręgosłupy. Strzelby rozwalające czaszki. Musi być naprawdę cholernie dobry powód, by zrobić coś takiego w grze. Jeśli go nie masz, to tego nie rób, bo po prostu wykazujesz się kiepskim gustem. I to mnie martwi. Uważam, że gry ostatnio stają się zbyt brutalne, a wydaje mi się, że brutalność trochę już traci na znaczeniu, że wszystko jest tak przesiąknięte tą krwią, jakimiś finisherami i obcinaniem głowy. Osobiście przestaję na to już trochę zwracać uwagę. W sensie wiem, że no, nasze gry też są w jakiś sposób brutalne, ale to wynika głównie z tego, że no, taki jest świat Wiedźmina, jednak to jest Wiedźmin, jest zwinnym wojownikiem, więc odziedziczyliśmy to poniekąd po całym settingu. Natomiast brutalność dla brutalności samej w sobie wydaje mi się taka już trochę cheesy i jakoś mnie za specjalnie nie rusza. Być może te gry robią się coraz bardziej brutalne, ale tak jak mówię, ja się na to uodporniłem już zupełnie i nie robi to na mnie wrażenia. Call of Duty to strzelanka. Jeśli chcesz w nią grać, to dlatego, że poszukujesz intensywnej akcji. Brutalność to jej część. Od E3 przemoc w grach stała się ważnym tematem. U nas sprawa ma się o tyle inaczej, że w naszym Hitmanie wiele zależy od gracza, od jego sposobu prowadzenia rozgrywki. Nie zamierzamy powstrzymywać graczy od bycia brutalnymi. Niemniej nasz system oceniania, wynagradzania, a przez to sugerowania sposobu prowadzenia rozgrywki, docenia eliminowanie tylko wskazanego celu. Do tego dąży morderca doskonały. Zawsze chce pozostać niezauważony. Jeśli zaś chodzi o przemoc w grach jako takich, to liczy się emocjonalny powód, dla którego twórcy po nią sięgają. Jeżeli przemoc wraz z rozgrywką kreują sensowną całość, to ma ona sens. Ale kiedy brutalność wiąże się tylko z fajnymi efektami, ma dawać tak zwany fun, to staje się zwykłą przesadą. Przemoc w grze oznacza dość prymitywny projekt. Łatwo zrozumieć, jak to działa. To nagroda za stosowne zachowanie w świecie gry. Akcja to zabicie przeciwnika, a nagroda – sposób eliminacji. Moim zdaniem nas, deweloperów, stać na dużo więcej. Rzecz jasna, technicznie to wszystko robi duże wrażenie. Tę część rzeczywistości udało się projektantom odzwierciedlić niezwykle dobrze. Szkoda tylko, że nie oddajemy tyle serca odtwarzaniu innych aspektów realnego świata. Kocham gry, a każdego roku mamy tylko dwie okazje, by pokazać nasz świat ludziom spoza niego, by porozmawiać ze zwykłymi ludźmi, z niegraczami. Chodzi mi o E3 i o Gamescom. To tylko dwie okazje w roku. A my nie pokazujemy niegraczom piękna naszych dzieł, ani ich różnorodności. Nie potrafimy pokazać, jak niesamowicie rozmaite, wielobarwne są gry. Nie ma Minecrafta, ani Braid, Journey, czy Feza. Nie pokazujemy niegraczom, jak świetny jest nasz świat, a tylko to, w co krytycy wierzą. I to błąd, że w to wierzą. Tylko, że my dokładnie to im pokazujemy. Tracimy wielkie okazje, krzywdzimy własną branżę. To bardzo mnie martwi. Dlatego uważam, że powinniśmy pokazać światu, jak świetne są nasze gry. A my mówimy, popatrz, robimy super brutalne, super realistyczne produkcje, w których cieszymy się z rozwalania głów. Przecież to tylko niewielki procent naszej branży. Pokażmy światu, jacy naprawdę jesteśmy. Back to the castle.